To teraz może ja tutaj przyjmę pałeczkę i opowiem Państwu o historii cmentarza. Ja akurat jestem badaczem cmentarzy żydowskich, bardziej pod kątem historycznym. Jestem również absolwentem LO w Rodzisku Mazowieckim. Napisałem książkę o niszczeniu cmentarzy. Obecnie doktoryzuję się z ochrony i opieki nad cmentarzami żydowskimi. Opowiem Państwu o tym cmentarzu. Otóż, co ciekawe, genezę cmentarza znamy dzięki rodziskiemu księdzu Mikołajowi Bojankowi, który 105 lat temu napisał monografię parafii. I ksiądz Bojanek, mimo że wyraźnie gardził Żydami, no to jednak w swojej monografii poświęcił im sporo miejsca, również napisał właśnie o powstaniu cmentarza. Ksiądz Bojanek wzmiankował wizytę biskupa Krzysztofa Hilarego Szembeka, który w roku 1759 właśnie pisał, że Żydzi mają swój Kierkut, prawda? Czyli cmentarz żydowski. Co jest ciekawe, to jest połowa XVIII wieku. Jest to właściwie jeden z niewielu cmentarzy żydowskich w tym czasie tutaj w tej części Mazowsza. Bo pamiętajmy, że tak, cmentarz właściwie najstarszy tutaj w Warszawie, to jest cmentarz, który istniał gdzieś w XV wieku. Został zlikwidowany przez księcia Mazowieckiego na przełomie wieku XV i XVI. Potem tutaj był właśnie cmentarz w Sokaczewie, który jest cmentarzem, jak pamiętam, XVII-wiecznym. Cmentarz żydowski na Brudnie, czyli już daleko, prawda, za Wisłą, wiemy, że funkcjonował nieoficjalnie już w roku 1740. Natomiast cmentarze tutaj w okolicy, a więc cmentarz na przykład w Żyrardowie, cmentarz, który się opiekuje pan Marian Skwara w Pruszkowie, to są cmentarze już późniejsze, XIX-wieczne. To rzeczywiście ten cmentarz żydowski jest cmentarzem jednym ze starszych w tej okolicy. I też na przykład w okresie międzywojennym taki znany historyk, profesor Majer Bałaban, pisał, że żeby poznać dobrze dzieje Żydów warszawskich, to trzeba też sięgnąć do epitafiów, do inskrypcji nagrobnych na cmentarzu, między innymi w Rodzisku Mazowieckim. Więc rzeczywiście cmentarz, który jest jednym ze starszych cmentarzy żydowskich w tym rejonie, proszę Państwa. Jak już mówiłem, ten cmentarz istnieje gdzieś w połowie XVIII wieku. Powstał na podstawie zgody, którą Kachałowi, czyli gminie żydowskiej w Rodzisku, wydał ksiądz Jan Klemens Mokronowski. Otóż ksiądz zezwolił Żydom grzebać zmarłych, cytuję, za miastem, na polu wyznaczonym, skromnie, bez pompy i bez przepychu, proszę Państwa. I tutaj mamy, ja teraz pokażę Państwu taki fragment mapy. To jest mapa z 1839 roku. Tu widzimy, proszę Państwa, miasto Grodzisk. Widzimy jeszcze dużo, dużo mniejsze niż w tej chwili, prawda? Linia kolejowa gdzieś tam biegnie sobie, prawda, poza miastem. I za torami widzimy Żydmok, czyli żydowskie mogiłki, a więc cmentarz żydowski. Także ten cmentarz powstał rzeczywiście daleko poza miastem, poza terenem zabudowanym, proszę Państwa. To wejście na cmentarz znajdowało się od strony zachodniej, czyli od strony ulicy Trauguta, jeśli nie mylę w tej chwili. Tam była, do tej pory stoi właściwie taka osamotniona brama ceglana. Ta brama oczywiście jest bramą późniejszą, to nie jest brama z początku istnienia cmentarza. Tam też zapewne był dom przedpogrzebowy, w którym dokonywano tej rytualnej ablucji zwłok, prawda, a więc myto zwłoki przed pogrzebem. I proszę Państwa, wiemy, że w roku 1865 cmentarz ogrodzono płotem drewnianym. Cmentarz miał wtedy, zajmował działkę o wymiarach 104 na 72, może 74 metry. Także był też cmentarzem znacznie mniejszy, proszę Państwa, niż teraz. Ten cmentarz był stopniowo poszerzany. Wiemy, że pod koniec XIX wieku dokupiono od strony północnej działkę o długości około 70 metrów, także dosyć dużą działkę. W tym też czasie zbudowano murowane ogrodzenie. Przesuwano też, przesunięto też bramy jednocześnie w stronę bardziej tutaj północną, prawda, żeby zachować się najwyraźniej jakiś taki, prawda, symetryczny podział tego cmentarza.
I też kolejne zakupy gruntu miały miejsce w roku 1929 i 1934, proszę Państwa. I ostatecznie ten cmentarz był takim cmentarzem taki trochę wydłużony prostokąt o wymiarach, proszę Państwa, około 60-70 metrów o długości około 310 metrów. Także rzeczywiście dosyć długi cmentarz, to się ciągnący właściwie prawie od ulicy Towarowej, aż tam daleko, daleko, prawda, wzdłuż ulicy Żydowskiej na północ. Z takich wydarzeń, proszę Państwa, ważnych, bo rzeczywiście w historii cmentarza tej przedwojennej tak naprawdę nie wiemy za wiele. Więc na pewno takim wydarzeniem historycznym to był pochówek miejscowego cadyka. Cadyka, czyli przywódcy, lidera właściwie społeczności, prawda, hasyckiej, czy takiego, prawda, odłamu w ramach judaizmu. To był, proszę Państwa, cadyk Elimelech Shapiro, który wywodził się z dynastii hasyckiej z Mogilnicy. Ten cadyk zmarł w roku 1892. I z całą pewnością jego grób stał się takim, prawda, celem pielgrzymek, ponieważ religijni Żydzi, a zwłaszcza Hasydzi, wierzą, że cadyk pomaga spełniać dobre uczynki. Tutaj pani Magda mówiła o zwyczaju kładzenia kwitlek, czy jakichś, prawda, karteczek, na których się pisze prośby do cadyka, prośby o powodzenie w interesach, prośby o, na przykład, nie wiem, za mąż pójście, zajście w ciążę, tego typu, prawda, różne codzienne, że tak powiem, prośby. To pewnie taki właśnie grób tutaj cadyka, ten cmentarzu, z pewnością był też miejscem pielgrzymek. I tam jest tablica dotycząca jego osoby. Tak. Zgadza się, proszę Państwa. Podczas pierwszej wojny światowej, tutaj wiemy, być może Żydzi są z rodziska wysiedleni przez władze zaborcze, przez Rosjan w tym czasie. I też ksiądz Bojanek napisał w swojej kronice, że cmentarz w tym czasie Kierkut ograbiono i zbezczeszczono. Nie wiemy, kto to zrobił, czy byli to na przykład, nie wiem, czy jakaś była dewastacja spowodowana przez wojsko, czy też po prostu po właśnie wypędzeniu, prawda, Żydów z grodziska ten cmentarz na przykład niszczyli niektórzy okoliczni mieszkańcy. Co miało oczywiście też swoją wielowiekową tradycję, jednak to niszczenie cmentarzy przez ludność, proszę Państwa. W czasie wojny ten cmentarz został przez Niemców częściowo zniszczony. Wiemy, że część nagrobków Niemcy użyli do burkowania ulicy między innymi Chrzanowskiej, z tego co pamiętam. Ale też ten cmentarz jeszcze służy jako miejsce pochówku. Pamiętajmy, że Żydzi z rodziska zostali deportowani dopiero w roku, w roku 1941 zimą, trafili do getta warszawskiego, więc na pewno do tego czasu ten cmentarz był używany, ale też potem na tym cmentarzu odbywały się egzekucje. Tutaj Niemcy, żandarmi niemieccy rozstrzeliwali ujętych Żydów, którzy ukrywali się gdzieś na terenie miejscowości, proszę Państwa. Natomiast ten proces dewastacji cmentarza trwał również po wojnie. Przepraszam, tutaj zapomniałem o moich slajdach, trochę może tutaj przesunę coś. O, tu widzimy właśnie zdjęcie cmentarza, zdjęcie lotnicze wykonane w roku 1944. Tutaj postaram się pokazać może tym wskaźnikiem, mam nadzieję, że mi się uda. Tu jest, widzimy, że jest cmentarz. Tu się zaczyna właśnie, tu mam linię kolejową. Tu się zaczyna cmentarz. Tu rzeczywiście widzimy bardzo, bardzo długi, wydłużony, około 300-metrowy, prawda, prostokąt. Tak to wygląda. Tu jest właśnie od tej strony, tu jest ulica Traugutta obecna. Tu jest, proszę Państwa, oryginalna brama cmentarza, która do tej pory się zachowała. Jest tam właśnie, tak teraz sobie, że powiem, stoi po środku pustego placu. Zresztą rzeczywiście widzimy, że cmentarz był naprawdę dosyć dużym obiektem. Więc to tak. I proszę Państwa, no właśnie mówimy o tej dewastacji, proszę Państwa, powojennej. Otóż na przykład widzimy fragment pisma, jest to rok 53, proszę Państwa, kiedy na przykład właśnie Urząd do Spraw Wyznań wyraża zgodę na udzielenie zakładom warszawskim zezwolenia na rozbiórkę ogrodzenia cmentarza, użycia tego materiału ceglanego, prawda, do własnych prac budowlanych.
Więc ten cmentarz rzeczywiście zostaje, że tak powiem, sam sobie. Nie ma już blisko Żydów, prawda? On ulega stopniowej dewastacji, proszę Państwa. Ten cmentarz przejmuje w końcu gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska i go stopniowo zabudowuje swoimi jakimiś tam budynkami gospodarczymi, proszę Państwa. Sytuacja jakiegoś tam złomu, czy coś takiego nam mówi? To będzie później, zgadza się, jak najbardziej. Tutaj nawet będziemy mieli zdjęcie, proszę Państwa, jak ten skład złomu wyglądał kilkanaście lat temu jeszcze, ale to jest za chwilkę, proszę Państwa. Więc ten cmentarz tu rzeczywiście, że jest stopniowo niszczeje, proszę Państwa. Gdzieś tam w pośrodku tego właśnie, tych zabudowań spółdzielni Samopomoc Chłopska, bo tutaj właśnie składu złomu, stoi sobie ta nasza zabytkowa, proszę Państwa, brama. Brama, na której zachował się jeszcze napis przypominający o tym, że odrestaurowali ją emigranci z Grodziska, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, ale to na chwilę, proszę, to na chwilę. Zobaczymy to zdjęcie. I ten cmentarz rzeczywiście niszczeje. Proszę Państwa, w roku 1981 znowu nad cmentarzem się gromadzą bardzo czarne chmury. Otóż władze miasta planują likwidację cmentarza i wydzielenie, tu nie wiem, czy mam taki slajd, mam chyba właśnie. Tutaj widzimy wydzielenie specjalnego miejsca, na którym pozostawiony zostanie obelisk z pozostałych płyt nagrobkowych. Miejsce to zostanie ogrodzone parkanem z elementów żelaznych, a w widocznym miejscu umieszczona zostanie tablica pamiątkowa. Tutaj jednym z argumentów za tym zniszczeniem cmentarza było to, że cmentarz jest, przynajmniej jego fragment, jest zarośnięty, że tam się gromadzą różni miłośnicy trunków i że to stwarza zagrożenie pożarem, a w pobliżu znajdują się magazyny, których są materiały łatwopalne. Jest to taki tutaj, prawda, argument w roku 1981 na cmentarz prawie zupełnie już zabudowy, jakimś tam małym pomniczkiem gdzieś tam, prawda, na jego skraju. I tu, proszę Państwa, w dokumentach, które ja badałem, nie ma ich kompletu, nie jest to jasne, co tam się stało. W każdym razie po kilku, proszę Państwa, latach znajduję korespondencję, w której właśnie spółdzielnia rolnicza w Rodzisku Mazowieckim koresponduje już ze Związkiem Religijnym Wyznania Mojżeszowego w Polsce. Tam dochodzi do jakichś takich dziwnych negocjacji. W końcu spółdzielnia i władze miasta zgadzają się na to, że spółdzielnia ogrodzi fragment cmentarza, uporządkuje go. Powstaje Społeczny Komitet Ochrony Cmentarza. W jego składzie jest m.in. pan Edward Polaszek, który jest właśnie tym pełnomocnikiem zarządu rejonowej spółdzielni rolniczo-handlowej w Grodzisku Mazowieckim. Nie mam o tym panu zbyt wielu informacji. Przypuszczam, że właśnie od takiego, prawda, oddelegowania do opieki nad cmentarzem rzeczywiście wczuł się w tą rolę, bo jednak też w latach 90. tutaj Żydzi, którzy przyjeżdżają do Grodziska Mazowieckiego, wyrażają się nim bardzo pozytywnie, że taki właśnie opiekun, prawda, cmentarza. Więc oczywiście, jak mówimy, cmentarz zostaje w tym czasie, czy fragment cmentarza. To jest bardzo ważne. Fragment cmentarza od strony ulicy Żydowskiej, wtedy chyba jeszcze Chrzanowskiej, zostaje, proszę Państwa, ogrodzony. Tam powstaje też taka właściwie brama, która jest inspirowana tą oryginalną bramą, która ciągle gdzieś tam, prawda, stoi pośrodku zabudowań spółdzielni. Potem właśnie ta brama znajdzie się już na terenie skupu złomu. I też tutaj ważne wydarzenie, w latach 90. do Grodziska przyjeżdżają dwaj potomkowie grodziskich Żydów, to jest niejaki Serge Rosenblum z Paryża oraz Gary Palgon. Ci panowie oglądają cmentarz, są jego stanem bardzo przejęci, kontaktują się z władzami miasta, ale również kontaktują się z taką ekipą, z Adam Holzman i Benjaminem Jarim. To jest taka para Izraelczyków, która od kilku lat już dokumentuje cmentarze żydowskie w Polsce, dokonuje spisy nagrobków, czyli po prostu tłumaczy, prawda, na hebrajski, na angielski nazwiska, imiona pochowanych tamże osób. Także na właśnie z inspiracji Serge'a Rosenbluma i Gary'ego Palgona, Ada Holzman, tutaj widzimy na zdjęciu, i Benjamin Jari w latach 90. spisują te nagrobki, wydają książkę, która właśnie tutaj widzimy, okładkę, Cmentarz Żydowski w Grodzisku Mazowieckim.
I to jest taki tutaj też ważny moment dokumentowania cmentarza, proszę Państwa. W roku 96 cmentarz trafia wreszcie do rejestru zabytków, co daje mu pewną ochronę. Też jest to oczywiście wpis, który dotyczy, proszę Państwa, wyłącznie części ogrodzonej. Ona nie dotyczy, ten wpis nie dotyczy miejsca, gdzie tak naprawdę są groby, ale gdzie jest skup złomu w tym czasie, prawda? Więc to tak wygląda, proszę Państwa. A kiedy to ogrodzenie się pojawiło obecne? Ogrodzenie to jest rok 88. 8. Tak, nie powiedziałem, proszę, o tym. Dziękuję za podpowiedź. I proszę Państwa, potem to się zaczyna dziać coraz więcej wokół tego cmentarza. W roku 2002 tutaj na jednej z posesji, przy tej właśnie ulicy, odnaleziono kilkadziesiąt masy, które były użyte jako utwardzenie podwórka. To podwórko podobno było zajęte przez Wehrmacht w czasie wojny i te macewy właśnie trafiają na ten ogrodzony teren cmentarza. Macewy tutaj przewozi Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. A potem, proszę Państwa, się pojawia taka grupa wspaniałych ludzi w Bielsku Mazowieckim. To jest między innymi Robert Augustyniak, to jest Łukasz Nowacki i kilka innych osób, które zaczynają właśnie interesować się tematyką żydowską w Bielsku Mazowieckim. Organizują taki pierwszy festiwal kultury żydowskiej w Bielsku Mazowieckim, ale też zajmują się cmentarzem. I coraz bardziej też tym cmentarzem zaczyna się interesować burmistrz miasta, czy w ogóle szerzej pojęte, prawda, władze miasta. W 2009 roku, proszę Państwa, tutaj może też przewinąć do slajdów, właśnie widzimy, proszę Państwa, skup złomu na cmentarzu. To jest rok 2010, moje zdjęcie. I proszę Państwa, w 2009 roku, czyli tutaj rok wcześniej przed tym zdjęciem, jest kolejna akcja odzyskiwania macew. Te macewy, proszę Państwa, są koło ulicy Trauguta. Tam był taki budynek, gdzie po wojnie była siedziba NKWD. I przed tym budynkiem znajdujemy chyba kilkanaście macew. Nie wiadomo, co te macewy tam przewiózł. Czy to było w czasie wojny, czy to było po wojnie. To ma Pan widzę jakąś odpowiedź. Chciałbym właśnie przerwać, bo na tej mapie Pan pokazywał i wspominał Pan, że były tam egzekucje wykonywane. W tym budynku, o którym w tej chwili Pan wspomniał, stacjonowali w czasie wojny Niemcy. Oni tam generalnie mieli dużą bazę sprzętową, rozładowywali z wagonów wiele jakichś tam dział, armat i tak dalej. I myślę, że to miejsce było po prostu dla nich bardzo bliskie. Nie wiem, czy to jest... Coś... Ma pan na pewno rację, bo rzeczywiście często było tak, że właśnie Niemcy używali nagrobki do utwardzania podwórek przed swoimi, nie wiem, siedzibami, prawda, czy też mieszkaniami. To rzeczywiście to jest bardzo prawdopodobne. I to było dosłownie przez ulicę. Dokładnie tak. To było bardzo blisko cmentarza, oczywiście. Czy była fabryka Markowskich? Markowski, nie. No Markowskich to była przy Żydowskiej, a tu chodzi naprzeciwko Traugutta. Tam, gdzie dom meblowy. I ten budynek z tyłu z czerwonej cegły, to właśnie mówił. Proszę Państwa, potem też jaki jest trudny moment w historii cmentarza, tak 2014. Władze miasta ogłaszają projekt planu zagospodarowania przestrzennego. W tym projekcie, proszę Państwa, teren cmentarza, ten nieogrodzony, jest przeznaczony pod zabudowę. Do tego projektu są zgłaszane protesty. Protestuje między innymi Robert Augustyniak, tutaj miejscowy społecznik. I rzeczywiście władze miasta stwierdzają, że popełniły błąd, ten plan trzeba zmienić. Trzeba się tym cmentarzem, prawda, zająć. To jest też taki moment przełomowy tej całej historii, bo władze miasta doprowadzają do wyprowadzenia się z tego cmentarza punktu skupu złomu. Przejmują to miejsce. Tutaj właśnie widzimy, proszę Państwa, już widok tych budynków, które stoją na cmentarzu. Tam w tle, w drugim planie, widzimy fragment tego muru, tego ogrodzonego kawałka cmentarza. Ale tu rzeczywiście to jest wszystko, to jest cmentarz żydowski. Więc tutaj też władze miasta doprowadzają do wyprowadzenia się punktu złomu z cmentarza. Rozbierają potem te budynki, co też się niestety jednak wiąże z tym, że to są prace ziemne. Pojawiają się w wykopach kości, także dochodzi do kolejnego zniszczenia grobów. No w dobrej wierze, ale jednak dochodzi do zniszczenia grobów. Także rzeczywiście jest to pewien tutaj, proszę Państwa, problem. Ciągle wiem, że jest problem własnościowy z tą częścią cmentarza, ponieważ do tego cmentarza roszczenia zgłasza firma, która jest następcą, prawda, spółdzielni
Pomoc chłopska, dziękuję za podpowiedź. Rzeczywiście jest to problem. Wiem, że ta firma ma jakieś plany inwestycyjne, chce postawić jakieś osiedle mieszkaniowe, ale proszę Państwa, generalnie no, jest to sprawa bardzo trudna. W tej chwili gminy żydowskie bardzo skutecznie przeciwko protestują. Po prostu uważa się i słusznie, że cmentarz to jest miejsce pochówku ludzi i dopóki są tam kości, te kości powinny zostać bez naruszenia, prawda, powinno być niepokojone, proszę Państwa. Tak rzeczywiście raz władze miasta się tym cmentarzem bardzo się zajmują. Tu widzimy też taką jeszcze akcję, właściwie powiem nieskromnie, moją wspólną i kolegi Remeta Augustyniaka. Wieszamy takie tabliczki na cmentarzu, które pamiętają właśnie Cadyka Elimelecha Shapire. Czy też nie wiemy, w którym miejscu jest jego grób, to jest tablica symboliczna. Również na drugim filarze tej współczesnej bramy upamiętniamy Izaaka Bąka. To był żołnierz, żydowski żołnierz, który poległ w kampanii wrześniowej. Tutaj został potem ekshumowany w roku 40 na cmentarz. Nie wiemy też dokładnie, gdzie jest jego grób. Tu taka tabliczka pojawiła się z informacją o tym Izaaku Bąku. A tu widzimy, proszę Państwa, właśnie tą oryginalną bramę. Bramę cmentarza, która stoi sobie od strony zachodniej, od strony ulicy Trauta. I to właśnie tutaj widzimy, jest to brama ceglana. Tam u góry jest napis, który głosi, że tę bramę ufundowali właśnie migranci, prawda, grodziscy mieszkający w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa. Teraz, tak już mówię, rzeczywiście władze miasta ten cmentarz coraz bardziej się troszczą. Dużym problemem na pewno było po usunięciu tych zabudowań parkowań na cmentarzu, więc władze miasta ten cmentarz stopniowo grodzą, między innymi jego granice zaznaczone takimi kamieniami granitowymi też tutaj jednocześnie, proszę Państwa, utrudniają wstęp i parkowanie na grobach. Tu, proszę Państwa, również trzeba jeszcze napomknąć o tym, że no, cmentarz też doczekał się dokumentacji, między innymi w roku 90. Doktor Eleonora Bergman wykonała takie opracowanie konserwatorskie cmentarza, które było takim właściwie pierwszym profesjonalnym opracowaniem historycznym cmentarza. Natomiast też spisy nagrobków, jest ich obecnie ponad 200 na cmentarzu i ciągle ich chyba przybywa, bo są znajdowane co jakiś czas w różnych miejscach. Są też dostępne w internecie, więc w jakiejś stronie cementerijewish.org.pl, jak również na stronie Wirtualny Sztab. To tak, proszę Państwa, w dużym skrócie o historii cmentarza. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem. Na ewentualne pytania postaram się odpowiedzieć.